kiedyś jeszcze w szkole mnie nauczyciel dwa razy, można powiedzieć, chlasnął w twarz. No normalnie dostałam z plaskacza, można powiedzieć. No bo się zdenerwował po prostu. Napisałem komentarz w internecie i się zaczęło. Wylało się szambo. Każdy mnie krytykował, każdy oceniał. Zdarzyło mi się niedawno w naszym mieście, że szedłem wieczorem przejściem podziemnym i mijała mnie grupka facetów, którzy zwyzywali mnie od brudasów, kazali mi ściąć włosy i dostałem kopa. Na szczęście udało mi się uciec. A mnie spotkało chyba na placu Tobolskiego. Po takich chyba trzech tych szedło, bo ja szedłem, bo ja miałem pieniążki pod palu w kieszeni, a oni tam mnie szaczypiali i chcieli pieniążki mi ten rząd. Nie wrzucam swoich zdjęć do internetu, bo wiem, że jedni napiszą, że jestem za gruba, drudzy napiszą, że jestem za chuda, bo jestem nie tak uczesana, nie tak mam dobrany strój albo coś innego. Będąc w pracy jesteśmy atakowani. Ostatnio doznałam przemocy słownej, psychicznej. Chciałam tylko pomóc, a zostałam zwyzywana i popchnięta. Nie jest to jednorazowy przypadek. Większość moich kolegów z pracy ma taki sam problem. Jechałem autobusem do pracy, jeszcze miejskim autobusem. Wysiadłem na Akademii Pomorskiej, szedłem sobie, widziałem tą osobę właśnie. Myślałem, że sobie może przejdę spokojnie. Tu zapytał się, czy może pan pożyczyć. Tłumaczył się, że ma 22, także chce pożyczyć złotówkę potrzebną mu do pracy, na energetyka, że coś tam. Ale ja powiedziałem, że nie mam. I już się więcej nie pytał, poszedłem sobie. Ale na szczęście dobrze, że powiedziałem i nie wyciągnąłem portfela, bo różnie bywa. Powie, że na energetyka można co innego, wezmę, wyciągnę i portfel mi wyrwie i po portfelu będzie. No czasami jak się gdzieś pójdzie, no to można usłyszeć tyle słów o sobie, że aż szkoda gadać. Trzykołowy rower. Jechali, jak jechałem w parku. To wszyscy się śmiali. Mnie spotkało na przykład, jak chciałam założyć konto w banku, a pani powiedziała, że proszę przyjść z mamą. Ja mówię, ale ja jestem dorosła. Nie jestem przecież jakimś, nie wiem, żebym nie umiała podpisać papierów. Ja mówię, przyjdź z mamą. Ja mówię, no, ale nie przyjdę z mamą, ja jestem dorosła i sama odpowiadam sama za siebie. Zbliżały się eliminacje OKR-ów. Miałem do powiedzenia dwa teksty i nie wchodziło mi to do głowy. Uczestniczyłem razem z młodymi, patrzyli na mnie podejrzanie, często serwując mi jakieś szpileczki, gdzie odczułem to na swojej psychice jeszcze bardziej, że w końcu zrezygnowałem z udziału w konkursie. 10 lat temu skończyłem gimnazjum i kiedy skończyłem tą szkołę, skończyło się moje piekło. Każdego dnia, kiedy wstawałem do szkoły, widziałem już twarze osób, które będą się na mną znęcać, będą mnie bić, będą się śmiać. I tak to trwało przez całe gimnazjum, przez całą podstawówkę. Nie lubię być zmuszana do rzeczy, których nie chcę robić. I niech to dotrze w końcu do moich znajomych. Kiedy ja była w sklepie, ja zaszła kupić towar i при расчете на кассе продавец у меня что-то спросила, но я ее не поняла, что она от меня хотела. И пани очень была раздражена тем, что я не разумею польску, и ну, не очень было приятно, и кидала товар. Думаю, так. В классе вело особо вызывало меня через то, что ношу окуляры. Wiele osób mówi, że jestem okularnicą, przez to czuję się trochę inna.